Kiedy w końcu pójdziemy do kina? Na razie nie możemy myśleć o otwarciu kin i teatrów w perspektywie kilku tygodni ze względów epidemiologicznych, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Pytano to, kiedy Polacy będą mogli pójść do teatru, kina lub filharmonii. Szef resortu kultury Piotr Gliński powiedział: ja bym chciał już jutro, ale niestety nie możemy. Zwrócił uwagę, że sytuacja w Polsce jest wciąż bardzo poważna. Szef resortu kultury zapewnił, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego są w tej chwili przygotowywane kolejne instrukcje dla naszych instytucji kultury. Gliński wyjaśnił, że udostępnienie publiczności teatrów i kin nastąpi w czwartej fazie znoszenia obostrzeń.